Hej, siemano ludzie, sobie z tej strony, witam was serdecznie w kolejnym odcinku i słuchajcie, przyszła do mnie wczoraj mega, mega wielka paczka od Topsa, od niemieckiego Topsa. Słuchajcie, jest ona naprawdę bardzo ciężka, jest duża i jestem strasznie ciekawy, co jest w środku, więc lecimy z unboxingiem. Kto jest nowy, no to fajnie, jakbyście zasubskrybowali mój kanał, lecimy po 113 tysięcy, czy jakoś tak. Tak, wiem, skończyłeś się prać. Dobra, sorki, ale ten, zmywarka, dobra. Bardzo dziękuję oczywiście za przesyłkę, Dankeschön. O, Sabek zabłysnął niemieckim, nie, dobra, żartuję. Okej, tak jak już mówiłem, to jest paczka, Żancza, nie śpiewaj tam, paczka prosto z Niemiec, więc lecimy, zobaczymy, co jest w środku. Jest naprawdę bardzo, bardzo ciężka. Jak widzicie, jeszcze tutaj z tyłu muszę odebrać sobie słodziaki dwa, które zbierały dla mnie moje koleżanki z pracy. Ok, udało mi się otworzyć. W środku jest koperta. Muszę sprawdzić, czy nie ma adresu. Dobra, pozwólcie, że się pobawię tym poza. Coś strzeliło. Oczywiście przyszło to prosto z Polski, bo to będą polskie produkty. Taką dostałem informację. Z tyłu jest mój adres, więc no nie mogę pokazać. Więc dobra, lecimy, otwieramy i zobaczymy, co jest. Sorry za odgłosy tam w tle. Żancia śpiewa sobie, zadowolona z Kubusiem. Powiem wam, że kopię strasznie. Jak Lewandowski ostatnio. Piękną akcję zrobił. Coś pięknego. Szkoda tych dwóch goli, ale ważne, że 3 punkty i wychodzimy z pierwszego miejsca. Dobra, słuchajcie, jedziemy z tym koksem, co jest w środku. Ja będę wyciągał zestaw startowy oczywiście z Champions League, wszystko jest polskie. To jest oczywiście, dostałem kontakt z niemieckim Topsem, ale produkty są wysyłane z Polski. Już kiedyś takie coś dostawałem, kto mnie ogląda, to pewnie wie, o co chodzi. Lećmy dalej. Dalej mamy tutaj multipaka. Jest multipak. Ciekawe, jaką limitkę trafię. Takiego multipaka już otwierałem. Także dalej mamy tutaj multipaka. Co my tu dalej jeszcze mamy? O! Są naklejki. Naklejek nie otwierałem, nie pokazywałem. Oj, coś się troszkę tu zgięło. O, przepraszam. Są naklejki. Czy ja będę zbierał naklejki? Jeszcze nie wiem. Naklejki wyglądają w ten oto sposób. Nawet nie widziałem. Znaczy widziałem, że w sklepach są, ale nie otwierałem, więc nie wiem, jak to wygląda. Dobra, może zrobimy sobie prezentację tego albumu na jakimś innym odcinku, ale naklejki fajnie wyglądają. W ogóle mamy tutaj krychowiaka. Są takie duże i to mi się bardzo podoba. Także mamy tutaj naklejki. Lecimy dalej, bo to jeszcze nie koniec z tego, co tutaj widzę. O, elegancko, no pięknie. Dostałem boksika bez foliki, ale na pewno on jest cały. Jest boksik, to mi się przyda do karnych challenge. Kto nie widział ostatniego odcinka, to zapraszam. Polska. A no nie, nie będę zdradzał, ale zapraszam. Ile mamy tutaj saszetek? 30. 30 saszetek, więc elegancko. Boksik się jak najbardziej przyda. Zresztą mało otwierałem Champions League, więc trzeba to nadrobić. Jest duża puszka. Duża puszka. Oj, troszkę się wgniotło, ale nieważne. Najważniejsze jest, co jest w środku. I mamy puszkę Wonder Kids. Takiej puszki jeszcze nie otwierałem. Miałem inną puszkę. Więc bardzo fajnie. I to oczywiście jeszcze nie wszystko. Nie wszystko, bo jeszcze jest mini puszka. I tutaj jest między innymi Messi. Mini puszki to w ogóle nie otwierałem. Więc spoko. Też się przyda. Ojej, czemu to tak? Aha, bo tam jest światło. A słyszałem, jak śpiewasz. I mam jeszcze tutaj jeden boksik z naklejkami. Ile tu w ogóle jest? 30 saszetek. I jeszcze, bo ja używam w ogóle światła tego, którego mam tam na górze. Tak daje mocno, że nie muszę lampy w ogóle używać. I jeszcze jest drugi boksik. A ciekawe, czy to słychać. Woda kapie z prysznica. Żanka pod prysznicem śpiewa. Kubusiowi. I drugi boksik, także elegancko. Czy to wszystko? Tak, to wszystko.
Ojoj, przykleiło mi się to wszystko do tego. Dobra. Co? Coś? Czysto. No fajnie, że czysto. No, teraz sobie pomyślą, ale jesteś brodasem? Kubuś się wykąpał w brzuszku. No, także ja bardzo dziękuję za przesyłkę i w kolejnych odcinkach, a to chyba zrobimy karne challenge, co nie? I coś sobie pootwieramy, także bardzo dziękuję. Możesz podziękować po niemiecku jakoś fajnie? A co mam powiedzieć? No nie wiem, bo to, znaczy ogólnie to są produkty z Polski, ale to Niemcy wysyłają. Ja powiedziałem Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank, czy jakoś tak, przepraszam, nie umiem po niemiecku. Jeżeli mnie oglądacie, to przepraszam, bo nie umiem. Vielen Dank? To znaczy dziękuję bardzo, Vielen Dank za wszystko. Vielen Dank. Bym pomieszała niemiecki z angielskim. Posłem. To jak ty jesteś Niemką? Jaką Niemką? Dobra, urodziłaś się tylko w Niemczech. Dobra, słuchajcie, co? Po angielsku. Po angielsku? Czemu po angielsku? Podziękowałem po polsku, także dziękuję bardzo za przesyłeczkę i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam was serdecznie. Ty, Żancia, a nagrasz ze mną w FIFA 20T. Potwieramy paczki takie. Specjalnie to mówisz teraz na kamerze? Nie, bo oni nawet tak, nie wiedzą. Tak, że nie mogłam mówić? To i tak jest końcówka filmu, to nie wiadomo, czy ktoś dotrwa do końca. No możemy zrobić próg, nie wiem, 500 łapek w górę. Ja? No nic. Nic. A czemu musi coś być? Bo ja mam tam dużo paczek do otworzenia. Takich paczek tam w FIFA, wiesz o co chodzi. Tak wiem. Może coś fajnego będzie. A chcecie, to piszcie w komentarzu. Tak, chcemy i zobaczymy, czy kto dotrwał do końca tego odcinka. A ja was pozdrawiam serdecznie i widzimy się w kolejnych. A jutro idziemy oglądać Kubusia. Jutro to znaczy dzisiaj, bo wy ten odcinek dostaniecie rano. Ale śmiesznie ta lampa tak naświetla to. Idziemy zobaczyć naszego synusia. Także pozdrawiamy serdecznie, do zobaczenia, trzymajcie się i pa pa. Tschüss. Jaki tschüss? Jak po niemiecku, jak chcesz powiedzieć. A ja ci kupiłem tam coś dobrego do jedzenia. A to nie jest Snickers. Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia i pa pa.